Kiedyś powiedzenie rybnik żużlem stoi nikogo nie dziwiło. Od kilku lat jednak te słowa trudno było uznać za zgodne z rzeczywistością. Błąkająca się po żużlowej i drugiej lidze rybnicka drużyna daleko była od historycznych osiągnięć jej dawnych zawodników. Rok 2014 ma to zmienić. Klub Rzetka SRO Rybnik wystartuje już w pierwszej lidze, a w październiku tor przy ulicy Gliwickiej będzie gospodarzem wyjątkowego meczu. Tegoroczny kalendarz imprez żużlowych w Rybniku rozrósł się o jedną i to nie byle jaką imprezę. Główna Komisja Sportu Żużlowego od paru lat próbuje reaktywować to, co się kiedyś nazywało meczami reprezentacji Polski. I chcemy w 2014 roku mieć dwa oficjalne mecze reprezentacji Polski, Polska, reszta świata. Chcielibyśmy zainaugurować sezon 2014 roku od kwietniowym przed rozrywkami, czyli 11 kwietnia rozrywkami meczem Polska, reszta świata w Toruniu i zakończyć sezon w październiku tutaj meczem Polska, reszta świata w Rybniku. Mecz Polska, reszta świata w Rybniku ma się odbyć 12 października. Ci, którzy za żużel na szczeblu krajowym odpowiadają, zaufali naszym ludziom z Rybnika, powierzając taką dużą międzynarodową imprezę. Ja myślę, to trzeba po prostu przywrócić żużel z powrotem do naszego miasta. Ja pamiętam od najmłodszego, że żużel, Rybnik to żużel. Współorganizatorem imprezy będzie żużlowy klub sportowy ROW Rybnik, który już 13 kwietnia meczem z Polonią Bydgoszcz zainauguruje swoje występy w pierwszej lidze. I najprawdopodobniej rybniczanie będą mieć w polskiej kadrze swojego reprezentanta. Losowanie nie było zbyt ciężkie, bo w drużynie rybnickiej jest w tej chwili z licencją trzech rybniczan, czyli Romek Chromik, Kacper Woryna i Kamil Wieczorek. No, wątpliwym jest udział Romka Chromika, jeżeli chodzi o kategorię typu senior, bo są lepsi. Natomiast jeżeli chodzi o juniorów, to tu myślę, że Kacper, zresztą my go też tak będziemy, że tak powiem, wprowadzać do tej reprezentacji i będziemy walczyć o to, żeby w tej reprezentacji zaistniał. Myślę, że to jest jak najlepszy wybór. Co do drużyny reszty świata, to typowanie nazwisk zawodników jak na razie nie jest możliwe. Udaje nam się zawsze jednak ściągnąć tych wszystkich najlepszych zawodników. Nie było w Lublinie Tayo Findena, ale było to spowodowane jego chorobą. Później miał też jakąś operację, w związku z tym nie było. Ale zawsze składy są najmocniejsze. Nie widzę możliwości, żeby inaczej te mecze były rozgrywane, jak tylko w tych najsilniejszych składach. Staramy się wygrywać. Jak pan prezydent powiedział, zawsze wygrywamy ostatnio. Mam nadzieję, że kolejny raz też to będzie sukces, ale oczywiście to jest tylko sport. Wygląda więc na to, że w tym roku wielbiciele czarnego sportu z Rybnika i okolic będą mieć szansę dwa razy zobaczyć w akcji światową czołówkę. Raz podczas memoriału Łukasza Romanka i ponownie na zakończenie sezonu w meczu Polska kontra reszta świata. A więcej o meczu w dzisiejszym wydaniu Raportu Reportera.